rozdział Dusi Sednat, podbój księżyca. W dniu startu mieszkańcy Cyberolkusza zebrali się, aby pożegnać Kaela, Arię i załogę polskich sił kosmicznych. Statki kosmiczne, wyposażone w najnowocześniejszą technologię, były gotowe do wyruszenia. Kael, stojąc na czele swojego statku, przemówił do zgromadzonych. To nowy rozdział w historii ludzkości. Lecimy na Księżyc, aby odkryć nieznane i zapewnić przyszłość naszej planecie. Niech Eryton prowadzi nas do światła. Wraz z rykiem silników statki kosmiczne uniosły się nad Cyberolkuszem i ruszyły w kierunku Księżyca. Arya, z napięciem obserwująca trasę, czuła ekscytację i odpowiedzialność za misję, która mogła zmienić losy ludzkości. Rozdział 13. Księżycowa Odyseja. Po kilkudniowej podróży statki polskich sił kosmicznych dotarły do Księżyca. Powierzchnia satelity była pełna kraterów i nieznanych formacji, ale Arya i Kael wiedzieli dokładnie, gdzie szukać. Eryton, z jego charakterystyczną energią, był wykrywany przez zaawansowane skanery pokładowe. Zespoły badawcze rozpoczęły eksplorację powierzchni Księżyca, wiercąc i zbierając próbki. Kael, wykorzystując swoje zdolności, potrafił wyczuć energię Erytonu i skierować badaczy w odpowiednie miejsca. Arya, lewitując nad powierzchnią, Pyk nadzorowała operację, upewniając się, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Jednak nie byli sami. Konkurencyjne siły zza oceanu również dotarły na Księżyc, gotowe do przejęcia kryształów Erytonu. Starcie było nieuniknione. Rozdział 19. Starcie na Księżycu. Na powierzchni Księżyca doszło do zaciętych walk między zespołami polskich sił kosmicznych a konkurencyjnymi jednostkami. Arya i Kael, wykorzystując swoje moce, bronili swoich pozycji. Arya, kontrolując grawitację, unieruchamiała przeciwników, podczas gdy Kael generował mini słońca, które eksplodowały z oszałamiającą siłą. Walki były zacięte, ale dzięki determinacji i umiejętnościom Arii i Kaela, polskie siły kosmiczne zdołały przejąć kontrolę nad kluczowymi złożami Erytonu. Konkurencyjne siły zostały zmuszone do odwrotu, a Cyberolkusz mógł świętować zwycięstwo.